Cześć, siemanko, tutaj Xalion i zapraszam na kolejny odcinek z serii Don't Starve. I mówiąc szczerze, zapomniałem, na czym skończyliśmy poprzedni odcinek, czy w końcu mam coś do jedzenia, czy nie mam. Jeżeli nie mam, no to naprawdę jest lipa. Nie mam. I przydałoby się pójść, powiecie co, po koelefanta tamte, no. Coś czułem, że dzisiejszy odcinek zaczniemy od deszczu. Coś po prostu czułem, bo zawsze jak się skończy właśnie zima, to zaczyna padać deszcz. Po prostu momentalnie deszcz pierdutnie. Także Chester, przyszedłbyś chociaż raz do domu na noc, a nie siedział gdzieś tam na wypizdowach. To się strasznie psuje, no przecież to mi nie wytrzyma do następnej zimy. Ciekawy jestem, czy ta zbrojka z tego, znaczy zbrojka, ubranko, wytrzyma. Czy to jest takie jakby na czas, czy takie na noszenie? Kurczę, właśnie nie wiem. Na pewno będzie sobie trzeba zrobić za chwileczkę zbroję. Tak, to mi raczej wytrzyma zbroję tylko. Dwie liny. No to nie, musimy iść jeszcze po dobra. Czyli teraz raczej pójdziemy sobie po... No, cholera, nie mam co zjeść nawet. Wytrzyma czy nie wytrzyma, bo nie wiem, mówiąc szczerze. Jestem ciekaw, co właśnie hukło. Ale na szczęście nic, co jest dookoła, to przynajmniej jakoś ten... Nie. Dobre. To przynajmniej nic nie spaliło. Dawaj. Może się jakieś króliczki złapały, czy coś. Podobno z patyków się da zrobić także, no ale skoro nawet ja borówek nie mam, no to co mi po patykach? Można by tam dojść w kierunku do świnek. Kurczę, no nie ma dosłownie co jeść, no. Teraz się właśnie zastanawiam, czy iść do świnek, czy iść tutaj, po króliki. Czy ja w ogóle mam nowe pułapki na króliki postawione? Jakieś tam są. Co zmienia faktu, że... Nie, teraz sobie chyba pójdziemy bardziej w tamtą stronę. Pozbieramy tych borówek takich całych, śmiesznych. I być może... O, to też bym sobie mógł zjeść szybciutko. Dawaj, zbieraj. I jeszcze wam powiem, że zbierzemy sobie tam dużo kwiatków. Żeby mi troszeczkę podnieść jednak ten stan umysłu. Bo on jest naprawdę lipny. Dobra, coś tam mi podniosło, malutko, ale podniosło, no, chodź tam, na górę. Chciałem zabić koelefanta, nie wyjdzie znowu. Czemu to też nie może rosnąć, no, to powinno rosnąć drugi raz. Oj. Ciemno to widzę wszystko, co tutaj mam zamiar zrobić. Bo naprawdę, gdybym to wszystko wyprostał, gdybym miał dużo do jedzenia, dużo nowych rzeczy do jedzenia, to jakoś bym to jeszcze mógł przetrwać, ale naprawdę lipa jest, tragedia. Świnki mają tutaj, tylko żeby ten złamas mi nie przyszedł i żeby mi nie podpierdzielił tych borówek. Mówiąc złamas, mam na myśli wiecie kogo? Indyka, o, indyka. Brakowało mi jeszcze przez chwilę słowa. A jak coś, to sobie go uderzę. Uderzę go na odległość. I zapomnij, jak się nazywa. No bez jaj, że jeszcze nie odrosły. Superowo po prostu, no. Patrzcie, nie odrosło nic jeszcze. No to ładnie, nie mam co jeść. Zajebiście po prostu. Jaka jest zbrojka? 4%. No to co, idziemy teraz, może jeszcze tutaj coś będzie, coś odrosło. Chociaż tu jeszcze jest dość dużo tego badziewia. Żeby po borówki chodzić na taki wypizdów, no. Trawa też mi się kończy. No, co tu się oszukiwać? Jest źle. Nie wszedłem w tą zimę z zapasami.
teraz mam tego skutki. To jest zarówno i trawa, i kwiatki. To nawet dobrze. Dobra. Jakbym jak kukuliczka spotkał. O, ty panie, wypindalaj stąd. Idź pan. Bo urwę ci łeb. No. Tak ma być. Urwę ci łeb i co będzie? No, patrzcie, zjadł, no. To jest gobler. Ale po angielsku, to czy po polsku, nie wiem, jakby to brzmiało. No i podpierdzielił jeden, no. Krzaczor, no. Co za tempa czczała. O, kolefan kolejny. Dobrze wiedzieć. Animal. Dobra, czyli tutaj, tutaj jest. Dobrze wiedzieć. Dobra, to już będę miał powoli uratowane. Weźmiemy sobie jeszcze to. Nie zbieraj tego badziewia, bo nie wiem jak, to, jak na to zareagujesz. Jeszcze zdobędziemy sobie jedno. Kurde, 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 spada w tragicznym tempie. A chcę jeszcze zdążyć do domu i zrobić z tego pulpeciki. Z tego tutaj, o, wszystkich tutaj rzeczy. Wyzbierałem wszystko. Teraz jeszcze zdążyć szybciutko do domu, do garnka. Mam nadzieję, że zdążę, chociaż kurczę, też mi się nie wydaje. To przynajmniej już mam na wysokim poziomie, także jest git. A spadnie zaraz. Pizdu. Biegaj. Co on taki szybki dzisiaj? A, bo to ścieżka jest. Dobrze, jak no i właśnie. Się skończyło szybkie bieganie. Dobra, nie idziemy nigdzie, idziemy szybko do obozu. Bo mój żołądek naprawdę jest w kijowym stanie. Zaraz będziesz taki cieniutki jak patyczek. Tak jak powiedziałem, będziesz cieniutki jak patyczek. Ja tylko patrzę, czy przypadkowo mi nie spada już. Standardowo poszedłem w złym kierunku. Jesteś suchy, gościu. Wstydziłbyś się tak nie jeść. Ale mi nie dali! Wstydziłbyś się tak nie jeść. Już spada. Świniaka bym też mógł jakiegoś zabić nawet. Miecho by tylko wyleciało. No, na przykład spalimy sobie dzisiaj to. Dzisiaj moim opałem będzie Loxiut. Już słychać moje pszczółki, które produkują dla mnie przepyszny miodek. Dobra, pal się, panie. Pal się. Teraz szybko jakieś trzeba ogarnąć jedzenie. Pytanie, czy tak da się zrobić? Chyba się da. Dobrze by było, gdyby się dało. Spokojnie, zaraz zjesz. Nie denerwuj się. Nie denerwuj się. Już zaraz zjesz. On teraz sobie myśli, o jak mam się nie denerwować, brzuch mnie boli. W sumie to już mogę ci dać jeść. Wolfgang is better. Ta jest. Dobra, kolejne mamy. Kolejne do zjedzenia. Brakuje mi jednej borówki. Ale dobra. Teraz moje właśnie pytanie, czy z łódkiem to da się też zrobić właśnie borówki. Podobno, to zobaczymy, czy da się faktycznie zastąpić. Jeżeli z tego by wyszedł naprawdę pulpecik, to byłoby zajebiście. To już mniej więcej bylibyśmy uratowani i byśmy mogli pójść po koelefanta. Zajebiście, po prostu zajebiście, no. Nawet jest już Mighty. Dobra. No to Lux. Też zróbmy sobie jedno. Jedne takie, o. Pyk. A, dobra, sorry.
I ciekawe, czy wyjdzie z tego również pulpecik. Krefinę. Raz, dwa. I mamy również zbrojkę. Koelefant nadciągam. Nadciągam. No! Gdzie będziesz jadł to? It's almost done. O, szaszłyki tylko wyszły niestety. Ciekawe ile to daje. No nic, pójdziemy jeszcze może po kuliczki. Bo jednak boję się brać same szaszłyki, bo nie wiem ile one będą mi dawać. Tylko kurczę, borówek też nie mam. Te borówki by też mogły szybciej rosnąć. Po prostu. Byłoby zdecydowanie lepiej. Skąd ja teraz wezmę borówki, no? Okej. Zbieramy kolejne. I weźmy sobie jeszcze to, posadzimy sobie. Jeszcze jedno chyba jest tak, tutaj, na bardziej na prawo. Rośnijcie szybciej, no. Ogarnąć tyłki. Gdzie są jakieś najbliższe borówki, których... No patrzcie, co tu wyrosło, no. Akurat przy Touchstone, no. Chyba was popieprzyło, ale dobrze, że było pierwszy raz przy tym. No, 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 jak tu się nie wkurzać? Dobra, ile dają takie szaszłyki? Mam 220. O, ładnie. No, mówię szczerze, myślałem, że da mi mniej. A tu widzę, że... Nawet. Podłużmy sobie. O, wyrosło, czyli jednak rosną, dobra. Ja myślałem, że trawa jednak nie rośnie, a tu jednak rośnie. No to dobrze, no to dobrze, skoro tak. Myślałem, że jeszcze jakieś może mam króliczki, ale jednak nie. Kupę właśnie. Zobaczmy, czy da się to nawozić. Ha, no da się, ale takie samosiejki, o. Że tak powiem. A takiego czegoś już niestety nie. No to co? Trzeba jeszcze jakieś borówki sobie znaleźć i dopiero iść na tego koelefanta. Ewentualnie dam sobie tylko upieczone i będę na upieczonych leciał. To chyba też będzie dobry pomysł. Ewentualnie zrobię sobie z tego na przykład jeden. O. Taki, a resztę będę leciał na zwykły, taki będę sobie jadł, a tego jednego pulpecika zjem tuż przed walką. To mogę na przykład sobie zostawić już. To mi się do szczęścia nie przyda. Ja w ogóle nie mam tych, w ogóle nie mam trawy przy sobie. Trzeba też trawę lekko pozbierać. Dobra. No i idziemy na bój. Do boju z koelefantem. Żeby mieć coś do jedzenia jednak. Znowu nie przetracić. No i przydałoby mi się w końcu rozwalić te pajączki tam, na górze. Bo one mnie strasznie irytują. Dobra. Skoro już mogę sobie napalić ewentualne ognisko, to jest dobrze. Kolejny koelefant. To wiecie co? Tego sobie pośledzimy. Mam nadzieję, że to nie będzie tamten. Wiecie, który tam jest na dole. Tak, to raczej będzie ten. Ale no dobra, już pośledzimy tego, skoro już tutaj jesteśmy. Chociaż tego wcześniej tego nie było, jak tutaj przychodziłem, prawda? Na 100% tego nie było. No, kolejny się złapał, dobrze.
No, zdychaj. Kolejny, dobra. Akurat jedzenia to nigdy nie za dużo, także wolę teraz zebrać. Niż później, ewentualnie. Także wracamy. W którą stronę? Zaraz się dowiemy w sumie. Znowu w tą. Panie koelefant. Zaraz pana wyczaję. Pam, 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 pam. Nie, wiecie co? Może ja jednak śpiewać nie będę. Bo po co? What the fuck? Cóż, i to jednak był ten. Myślałem, że to bardziej skręciło tak w prawo, w lewo. Ale moment. A, tu jest kupsztal, dobra. Okej. Tędy. To idziemy dalej. Chyba będziemy musieli się tutaj gdzieś przespać. O, są borówki, dobrze. Idzie w tą stronę koelefant, dobrze. I tu już niedługo powinniśmy go spotkać w zasadzie. Tylko, że tutaj się zbliżam do terytorium pająków, którego no nie chciałbym jednak... Animal is close! Czekajcie, w którą stronę to jest? W tą. Jest! Dzień dobry. Bardzo miło pana poznać, zabiję pana za... raz, dwa, za 3 godziny. Heheszki? Dobra. A tymczasem się prześpimy. O, to mi za dużo nie daje, mówiąc szczerze. Upieczmy sobie. Będzie dawać mi więcej. Koelefant, idź na razie stąd, bo się jeszcze wystraszę, jeżeli co będzie. Dobra, już na Mighty się chociaż nie, ja jestem teraz chyba Mighty. No, jestem. Poczekamy sobie całą noc niestety. Co mamy w Chesterze? Nic w zasadzie. Czy on śpi? Chyba tak. To też sobie weźmiemy od tak. Ta, żeby sobie tam może coś zjeść, przekąsić. No powiem ci, że chrapanie to masz, dźwięk chrapania masz zajebiste. Masakra jakaś. Czy tutaj ma, na przykład mam gdzieś jakieś borówki? No niby są, tutaj. Coś tam może się pozbiera. Tu pamiętam miał być mój pierwszy obóz, czy coś w ten styl. Tak przy tym chciałem. Te wspomnienia. No bo zaraz mi padnie i co będzie? Damy jednego patyczora. A nie, mam węgiel. Jak już jest węglem, to jest ładnie ciśnie. Coś więcej chyba tych godzin tu było. Bo nie, tu mam, o tutaj mam licznik, och. FPS-ów i po prostu nie widzę tutaj do końca, widzę tylko potem, po world, po koniec world. Przynajmniej odzyskaliśmy już praktycznie w 100% zdrowie psychiczne, co też jest dobre właśnie. No wreszcie, dobra. Chodź, koelefant. Na wpierdziel. A nie, pierdzie muszę zaatakować tak. Padaj, padaj! Bardzo dobrze. I to również... To jest ta zwykła, nie zimowa. Taka też się zawsze przyda. No i dobra, mamy 8 mięska. Bardzo mnie to cieszy i raduje. Zbierzmy sobie jakieś jeszcze tam boróweczki po drodze, czy coś.
Ach, ten deszcz. Nagrywałem dzisiaj test drive'a deszcz. Don't starve deszcz. W Minecraftie tylko deszcza nie, deszczu nie było. No bo byłem w Netherze, to i tak. Okej, okay, tu jest ta dziura. Trzeba by ją kiedyś zbadać. Przelecić sobie przez nią. O, tutaj się widzę, nie zrespiły jeszcze. Nie odrosły, można tak to powiedzieć. No to lipa, no to lipa, mówiąc szczerze. Ale tu są z kolei pajączki, którym można by teraz wpierdzielić, nie? Można by. A co by nie można? Chodź. No chodź. Come on. Nowy. Chodź, o, chodźcie, chodź, o, szalony. Dużo ich teraz nawaliło, pamiętam. O, ty w dupę. Padać, padać, szybko. Królowa. Królowej bić dzisiaj na pewno nie będziemy. Przynajmniej będziemy mieli coś na ten. Na pulpeciki jeszcze dodatkowo. Ona właśnie wykluła jednego pajączka. Ale teraz jest okazja, żeby zabić to. I chyba to wykorzystam. A co by nie? Dobra. I'm out. Dam, 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 dam. Nie, jest dobrze. Wracamy, wracamy na dobry tor. Znowu mam dobry humor dzięki temu, że troszeczkę tak podgoniliśmy w tym odcinku. Co ci tu jeszcze mogę wrzucić? Nie, tego ci w sumie nie będę wrzucać. Dam ci to. Chociaż nie, bo jak ty padniesz, to mi to zgubisz. Nic ci nie dam, bo wszystko zgubisz za chwilę. No dobra. Ale patrz, ile tu jest królików. Coś ci muszę dać, Chester. Chester, tak. Łap może. Dobra, złap sobie to. Złap sobie te silki. No w końcu przestało padać. Złap sobie na razie bumerang, to ci również dam, to ci również dam. Dobra, to też ewentualnie możesz dostać. A ja tymczasem muszę sobie pozbierać króliczki. Dobra. Można by też spalić dzisiaj troszeczkę trawek, żeby mieć popiół. I sobie zrobię po prostu te uzdrawiające maści, te całe śmieszne. Króliki, króliki. No cicho, zaraz będziesz jeść, chłopie. Patrz, co masz w plecaku. W swoim ekwipmencie. Ty masz tyle jedzenia przy sobie, tyle kilogramów, jakbyś okradł masarnię, chłopie. Tylko, że przydałyby się borówki. Ale jeszcze nie wyrosły mędy społeczne, no. Chociaż może ja już je po prostu pozbierałem w tą wiosnę. I dlatego jeszcze nic nie wyrosło. No, to jest też, mówiąc szczerze, dość dobra teoria. Dość dobra. Okej, okay. Chester, chodź, bo ty masz moje kuno. O, borówki. Haha. Zajebiście. Dobra, no to pierwszy zbierzmy może borówki. Jeszcze tu by się przydało, żeby odrosły. Zrobimy sobie porządne takie. Takie było jedno, pamiętam. Danie. Albo nie, dania sobie zrobię w następnym odcinku. Teraz jeszcze powinien przeżyć.
chwilę. Mogę sobie na przykład to jeszcze upiec i zjeść. Ewentualnie sobie zrobię pulpecika jeszcze jednego. Dokładnie. No, także w tym odcinku to by było na tyle. Dziękuję wam bardzo za uwagę. Zapraszam na kolejne odcinki, w których będzie więcej przygód. Może jeszcze jeden koelefant czy coś. Tamten, wiecie, na górze, co go dzisiaj spotkaliśmy. Dobrze by było go zabić, bo wtedy akurat miałbym naprawdę dużo już jedzenia. A w tym odcinku to by było na tyle. Dziękuję wam bardzo za uwagę. Trzymajcie się. No i cześć.